Strefa Hanasa się kłania, prosto Starczyński Arena Wrocław, a dzisiaj moimi gośćmi dwóch Mateuszów, Mateusz Bręk oraz Mateusz Szczypiński. Już przerzucam na was kamerkę, witam was serdecznie. Dzień dobry. Możecie mówić, nie? Możecie mówić, mówcie cały czas cokolwiek, możecie przywitać kibiców z Łańcuta, żeby kibice też nam powiedzieli, czy dobrze nas słychać. Halo kibice, dobrze słychać? Dobrze słychać, witam wszystkich kibiców z Łańcuta we Wrocławiu. Brawo. I pozdrawiamy. Ty jesteś jednak taka gadoła, bo ja oglądałem fakty i mity, ty bla, 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 bla. Fajnie, bardzo mi się podoba. Ciekawe, co za 10 lat ty będzie, jak ty będziesz tak bardzo rozgadany. Skąd takie flow? Skąd takie flow? Myślę, że nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak byłem młodszy, to byłem na pewno nieśmiały. Mhm. I myślę, że przez jakieś tam od momentu 16 lat do 20 to się zaczęło zmieniać. I mówię, kurde, nie ma co się zastanawiać nad tym, co się mówi za bardzo. Jak ktoś będzie chciał tego słuchać i komuś się to będzie podobało, to zaakceptuje. To jest tak, że albo ktoś to lubi, albo tego nienawidzi na tej zasadzie. To bardzo ciekawe, bo też twój kolor włosów, będę musiał o to zapytać, nie pokazuje, że jesteś nieśmiały, ale ja tylko wrócę ze sobą na kamerę, przywitam naszych partnerów. Aplikacja Serv to aplikacja bezpieczeństwa, dzięki której dowiecie się, jak pomagać ludziom podczas różnych zdarzeń. Ja tutaj beleczkę wyświetlę i od razu puszczę film Gaszenie pożaru. Mamy minutę czasu, teraz dla siebie chwilę przerwy. Już jesteśmy, chyba już zgasiłem pożar. A propos pożarów, powiedziałeś, że gasiłeś pożar, będzie gaszony pożar, o co ci chodziło? Że myślę, że jeden pożar już został zgaszony w Łańcucie i to nie przeze mnie. No dawaj, rozwin, chodzi ci o utrzymanie? Chodzi mi o utrzymanie, tak, i o postać trenera, który ma, że tak powiem, ksywkę strażaka ekstraklasowego. No i jeżeli chodzi o gaszenie pożaru, no to myślę, że ten pożar, który na początku sezonu był dość spory i dużo osób myślało i podejrzewam, że dość długo tak było, że to Łańcuch z tej ekstraklasy spadnie, że trener Marek Łukomski, a.k.a. strażak, jak to na niego mówią. No strażak i... sam, ale już nie sam, bo ma asystentów, sam. Nie? Już nie sam, Marcin Witt też tam dużo dawał od siebie, był drugim mini strażakiem. Paweł Okoński napisał: Opalenica pozdrawia Mateusza, także znasz tego użytkownika, znasz tą osobę? Nie znam, ale też pozdrawiam i przy okazji pozdrawiam cały Discord. Proszę. Kogo? Discord Opa Team. To bliżej mikrofony, chłopaki, musicie mówić, żeby dobra, to się było was słychać. Ja nie chcę robić przesteru, bo ostatnio jak z Radkiem robiłem. To ja się przesunę. To się wszyscy dali, przerzucam jeszcze na siebie. Praise the wear. Nie jest łatwe. Witamy też prezesa Kaszubę, jego syna jest tutaj z nami. Przywitał się, bo razem współpracowaliście, zgadza się. Mieliśmy okazję razem współpracować. Żeby było ciekawe, możemy to powiedzieć. Mateusz miał indywidualny zapis w kontrakcie. Za każdy wsad miałeś płacone. Było opłacone, tak jest. I wszystko wypłacone, wszystko zgadza się. Miód, malina. A to do dzisiaj swoim chłopakom powiadam zawsze, że... Ciekawe, to... czy ktoś miał kiedyś płacone za danki na przykład. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś miał. Ja też nie. Praise the wear, już odpalam tutaj graficzkę i wam wręczam od razu. Ja Jordan, typiczka. Tutaj dla was koszuleczki są, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Legendy. Legendarne koszulki. Czarny już mam, teraz będzie biało do... A ja mam pierwsze. Tak. Kacper Szczypiński napisał: brat pozdrawia Szczypińskiego. To ja nie pozdrawiam. Słuchaj, ja się przywitam z nim wieczorkiem. Ty masz jakieś też korzenie
Twoi rodzice, tak, grali w koszykówkę? Dobrze kojarzyłem się. Nie, moi rodzice nie grali w koszykówkę. Dziadkowie? Totalnie nie. Mój tata pracował w cyrku jako akrobata. Łopanie. Był akrobatą. Tak. A ty też masz coś z akrobaty? Ma coś, czy nie? Myślę, że poniekąd. Coś mogę mieć, coś się może przydawać na boisku, jakieś tam elastyka, nie elastyka, takie rzeczy, także... No to jest pamiątka na ręce. Tak, po ostatniej na ręce, po ostatnim spotkaniu, także pozdrawiam sędziego Zamojskiego, który nie odgwizdał faulu. No właśnie, bo to jest nasz mój zaprzyjaźniony sędzia, bardzo ciekawe ma uwagi, ale mówi, że nie zagwizdał faulu, nie tak? Zagwizdał faulu, w ostatecznym rachunku... Ale ty się drapałeś z kimś? Nie, wylądowałem na plastikowej reklamie, także... W łańcucie. Zresztą sędzia Zamojski bardzo często w Stargardzie mecze wam... Boże, w Stargardzie, w łańcucie wam... sędziuje. Tak. A jak jest z tymi sędziami? Bo bardzo dużo się mówi negatywnych rzeczy. Macie swoją opinię? Ostatni mecz jest, wiecie, no już prawie koniec. Nic wam się nie stanie już jutro. No to może Breniu, posłucham. To ja tak dyplomatycznie odpowiem, że no, każdy w swojej pracy popełnia błędy, my też je popełniamy, także trzeba uszanować ich decyzje. Czasami się z nimi nie zgadzamy, ale na szczęście mają tam wideo weryfikację teraz, gdzie mogą sobie sprawdzić, co tam się toczy i czy ewentualnie popełnili błędy. Ale z jednej kamery z emocji ciężko tam zobaczyć coś, wiesz. No to ciężko. Na pewno pamiętam też, że mieliśmy sytuację, że chcieliśmy skorzystać właśnie z tego systemu i się okazało, że jednak on nie działa. To w Dąbrowie tak było. W Dąbrowie chyba, no. W Dąbrowie tak było, co Korea Sandersa faulowali na koniec i okazało się, że system nie działa i że nie mają jak tego sprawdzić. A tam był faul jak byk. Wy zresztą przegraliście wiele meczów w końcówce. Jakby... Z tego co pamiętam chyba 6. Szczecin, Słupsk, Dąbrowa, Gliwice. To już są 4 na pewno w takich końcówkach. Mhm. To jak sobie popatrzymy w tabelę, to dałoby to playoffy? Jakby te wszystkie na przykład szczęśliwie wygrać? Myślę, że jeżeli te 4 byśmy wygrali i z tych pierwszych 6 te co najmniej 3 bądź 2, no to już można byłoby myśleć ewentualnie, czy jest coś więcej do wyciągnięcia. 10, czyli 6 meczyków. No byłoby szansa, mogłoby się włączyć do grupy, do góry. Mogłoby starczyć. Dobra, ja szybko przeskakuję znowu na siebie. Tutaj jest Praise the Wear. Epu Floor, jeżeli ktoś chce sobie kupić boisko do koszykówki, no to są boiska, idzie ciepło, nawierzchnie, maszyny, kosze, epuflor.pl, to na w linku w opis tej strony. I co my tu mamy na koniec jeszcze? Obóz dla dorosłych zostało, muszę poprawić to, widzi prezes, jak ten obóz mi tu fiknął? O, tu go ustawię. Obóz dla dorosłych zostały 3 miejsca. Jeżeli ktoś chce przyjechać, zapraszamy serdecznie. Szczegóły na obóz.hanasmałpa@gmail.com. Dobra, jedziemy z tym sezonem. Mateusz i drugi, ale patrzyłem tutaj. Wy przeżyliście, będę pierw Mateusza Bręka pytał, przeżyliście i awans, i ten sezon tutaj inauguracyjny jako Beniaminek. Jaki to był przeskok jakby poziomem? Bo to jest ciekawa twoja właściwie historia, no bo jeszcze 2 lata temu razem, czy 3 sezony temu razem w drugiej lidze graliśmy, potem poszedłeś do pierwszej i skończyłeś w Ekstraklasie. Spodziewałeś się w ogóle czegoś takiego? To było, to chyba spełniłeś marzenie swoje. Trochę tak. Myślę, że się tego nie spodziewałem. Też tak jak rozmawialiśmy, pamiętam w drugiej lidze, że też mnie trochę do tego pchałeś, żebym spróbował swoich sił. Cieszę się, że udało się to zrobić z Łańcutem i w Łańcucie zadebiutować w Ekstraklasie i na pewno był to trochę przeskok z pierwszej ligi do Ekstraklasy. O, na pewno duża różnica w fizyczności. Tutaj, bo cię nie widać, wiesz? Do Mateusza, no. Mów, Mateusz. W szybkości zawodników. Myślę, że to była duża różnica w atletyczności, ale wydaje mi się, że udało nam się jako zespół zaadaptować do tego. Okej. Okay. A to, co ja ci mówiłem, rzeczywiście sprawdził, poczułeś się mocno, że dajesz radę jakby fizycznie spokojnie, prawda? Fizycznie spokojnie. Myślę, że to takie fajne uczucie, że sprawdzić się w najwyższej klasie rozgrywkowej i... No i jakby zapisać się też trochę gdzieś w historii. Bo jak rozmawiałem z trenerem Łukomskim, no to powiedział, że jesteś naprawdę super takim, nazwał cię żołnierzem. Tym nie ma nic z tym złego, bo wiesz, znasz swoją rolę w zespole i świetnie się z niej wywiązujesz. To na pewno miłe, bo to on też ciebie uruchomił jako startera na początku meczu. Tak, tak. No wcześniej z wcześniejszym trenerem raczej były to epizody lub nawet nie grałem. Mateusz, musimy tak zrobić, żeby cię było widać. Dawaj, przybliż się tutaj.
jeszcze, o, i będzie chyba, lepiej, bo cały czas piszą, że Mateusza Szczybińskiego nie widzę. A co a propos pierwszego trenera? Co się stało, że się zesrało? No bo przegraliście pierwsze chyba 6 meczów, tak? Zgadza się, w Lublinie dopiero wygraliście na 7-1 albo na 6-1. Chyba tak. No. Ja też z tego początku nie grałem, miałem złamany palec u dłoni, także ja się trochę się z tego umywam. Okej. Okay. A ty jak wspominasz, bo ty miałeś epizod w Radomiu, tak? W Ekstraklasie i w Krośnie. Dobrze, no, to... dlatego tak, dobrze. Dlatego ja też ten sezon w Łańcucie zaliczam jako swój pierwszy taki etatowy sezon w Ekstraklasie. Tych poprzednich sezonów, że tak powiem, nie mogę zaliczyć, bo to były minuty takie, no żadne poważne tak naprawdę. Mhm. Jeżeli ktoś chce spojrzeć tam w moją osobę na PLK czy coś, to no będą gdzieś te epizody, ale ja sam sobie tego nie zaliczam, więc też traktuję to jako pierwszy taki prawdziwy sezon i cieszę się, że jest on po awansie do Ekstraklasy z Sokołem. No i jest to utrzymanie, ten cel minimum, jaki był założony, a jeżeli chcieliśmy walczyć o coś więcej, to myślę, że był moment, że mogliśmy postraszyć. Nie wyszło, no ale indywidualnie uważam, że też pokazałem się z całkiem dobrej strony. No bo ty pierwszej lidze tam chyba ponad 14 punktów, tutaj już nie chcesz ponad 5, skłamałbyś, jakbyś powiedział, że nie sprawdzasz swoich statystyk, co? Ile masz? 5 punktów? 5,3, o ile dobrze pamiętam. Czy to jakby z twojej perspektywy, jaką różnicę największą, oprócz tej fizyczności? No bo to jest taki główny aspekt, wjeżdżasz. Na pewno szybkość tych wszystkich zawodników, na moich pozycji szczególnie. Szybkość decyzji, szybkość oddawania rzutów, składania się do nich. Oddawanie rzutów po koźle też na pewno, gdzie u nas w drużynie Delano Spencer był jednym z tych gości, który na początku naprawdę miał bodajże ponad 40% skuteczność za 3 i też no, nie powiem, że nie podglądałem, jak on trenował, jakie ruchy wykonywał, mimo że no, jest poniekąd gościem, który zabiera te minuty moje i tą rolę moją troszkę obniża w zespole, no ale patrząc na niego staram się mniej więcej robić takie rzeczy, jakie on robił, żebym ja był lepszy w tym, co ja potrafię. Z Radosławem Chyżym, jak tutaj rozmawiamy często, on jakby był w Łańcucie, to by wszystko pod Mateusza Szczypińskiego zrobił, dużo strzałów. Też gdzieś tam, jak oglądaliśmy mecze, to rzeczywiście gracze amerykańscy może tego specjalnie nie robili, ale jednak jak nie mogli, to nie podawali raczej, jak byłeś wolny. Czy też ja trochę może wbijam szpilę teraz, bo jutro jeszcze masz mecz, ale z kolegami się już pewnie nigdy w życiu tymi nie spotkasz. Jak to tam było rzeczywiście z twojej perspektywy? No myślę, że... No dawaj. Może trochę w tym prawdy jest, że jak mogli podać, to podawali jak musieli, że tak powiem. Zdarzały się takie incydenty w Toruniu, bodajże pamiętam, dostałem piłkę na 0,2 sekundy do końca, będąc tyłem do kosza. I to ja musiałem oddać ten rzut. No i mówię, jak sprawdzam te swoje statystyki, jak ktoś chce popatrzeć na cyferki, to powie, że no poniżej 30% skuteczności za 3. No właśnie, chciałem zapytać ciebie. Ale o to. Jak ktoś zobaczy, jakie to są rzuty, jak oddawane, ja, bo oczywiście mam świadomość pełną tego, jakie rzuty biorę i ja sobie zdaję sprawę z tego, że te rzuty czasami są nieprzygotowane, są nie takie, jakie być powinny. Ale jak już dostanę piłkę, to wiem, że mogę je po prostu później nie dostać i chcę się zapisać jakoś w tych statystykach meczowych. No, El Petardini. Pytanie do Mateusza Szczypińskiego. W jakiej roli widzi się Mateusz jako strzelec? 29% za 3 w sezonie, 25% za 3 w karierze w PLK. Tutaj napisał Gorsłak, El Petardini, weź tam sklej dziurę, nie? Także już tam się panowie się już tam cisną. Cisną, dobrze, gadajcie, dyskutujcie. Rzeczywiście, rzuty, bo ty tak słyszysz, ja tak chciałem trochę zrobić tytuł, specjalista od rzutów za 3 punkty, specjalista od wsadów, ale tak sprawdziłem procent i tak trochę się wycofałem. Nie jestem jakby złośliwy teraz, tylko... No tak, dlatego to tak jak mówię, jak ktoś chce sprawdzić i powie, że poniżej 30, no ale jakby nie patrzeć, Kuba Garbarz, który jest takim specjalistą, ma 33. Ale Mateusz ma pędzel, nie? Ma strzał. Wysmaruję, kurde, na treningu za każdym razem. A z jednej giry próbowałeś smarować, czy nie? Na treningach jak najbardziej, ale na meczach nie mam... Z jednej nogi za 3? Wali? Naprawdę? Na meczu nie mam psychy. Czekamy, jeszcze, żeby to zobaczyć. A ty, Mateusz, co? Jutro. O, jutro masz idealny mecz. Słyszałem, że trener, gadałem z nim, mówił, że nie zagrasz w ogóle jutro. Tak mi powiedział, że trener Łukomski mówił, że... Nie, żartuję, podobno w piątce wychodzisz, prawda? To czy to ma być niespodzianka? Już wiesz, że wychodzisz, czy nie? Czy ja cię sprzedałem teraz, trener?
Nie wiem. A, no to, to pewnie trener Rukomski ogląda, to już wiesz, podobno zaczynasz, także weź tam wysmaruj trochę, podenerwuj Śląsk przed playoffami, żeby też miał trudny sprawdzian. A propos Śląska, a propos ligi, kto wam się taki najmocniejszy wydawał? Pokonaliście w Łańcucie samą śmietanę. Mateusz, no W Łańcucie ciężko się gra wszystkim drużynom. Nie wiem, z czego to wynika. Znaczy podejrzewam, że dlatego, że hala jest dosyć specyficzna. Hala jest zawsze pełna, zapełniona kibicami. Zawsze jest komplet, jest głośno. To naprawdę słychać, kibice bardzo pomagają. I tym, że nam pomagają, to też bardzo przeszkadzają innym zespołom, które też grając na większych halach pewnie są przyzwyczajone do tego, że jednak ten kibic jest troszeczkę dalej i aż tak tego nie słychać. A tu jednak kibic jest bardzo blisko. Grałeś w Radomiu. Pod złotym sufitem? Tam przyśmieliśmy kiedyś, jak graliśmy playoffy, że tam złoty pociąg został, wiesz, schowany, nie? Pod, tak. pod tym sufitem. A tak do tej pory tam, gdzie w tych miejscach, które grałeś, gdzie było najgłośniej? No myślę, że w Łańcucie. W Łańcucie zdecydowanie. Ja halę z Łańcuta porównuję do pierwszoligowej hali w Prudniku. Myślę, że jest to dość podobne. Kibice są bardzo blisko boiska. Może troszkę ten doping jest na innej zasadzie prowadzony, ale jeżeli miałbym porównywać te obie hale, no to ekstraklasowy Łańcut to jest pierwszoligowa Pogoń Prudnik. Okay. Jeżeli jak wtedy grałem jeszcze w pierwszej lidze, Prudnik też grał w pierwszej lidze. Ja pozdrawiam wszystkich kibiców, bo tutaj nas też pozdrawiają ze Szczecina, ze Stargardu, z Opalenicy też. Jeżeli możecie, naciśnijcie kciuk w górę, to podobno buduje kanał, to prawda? Tak, i subskrypcja. Subskrypcja, ale ja tak nie lubię takie rzeczy. No oglądam, jak ktoś chce, to naciśnie. Nie? Ale donate'ów nie robimy. No, jakbym nie potrafiłbym z tymi donate'ami latać, ale kto wie, może z Radosławem jakieś donate'y zrobimy. I tutaj było pytanie, poczekaj, ja sobie znajdę. Paweł Okoński pytał o twojego pierwszego trenera, Mateuszu Bręku. Mm-hmm. Trener Ziobro w Opalenicy. Tak, pytał o trenera Ziobro. Opowiedz. O, Jaki wpływ w kształtowaniu zawodnika miała w młodości osoba trenera Olka Ziobro? Myślę, że bardzo duży wpływ. Zaszczepił nie tylko we mnie, ale też wreszcie zawodników, którzy grali wtedy taką miłość do koszykówki, myślę. No na pewno były te treningi dosyć wyczerpujące, bo trener był lekkoatletą w młodości i trochę tam takie treningi robił, trochę mniej koszykarskie tak naprawdę też były, ale zawsze w wakacje dużo jakiegoś biegania było, przełajów i tak dalej, także. Dlatego tak skaczesz taki szybki. A może być, A to dzięki chyba Opalenickiej hali nie mam wiezadeł. Eldoka 1985 napisał, Breniu ma głos trochę jak Focus, jak maniera jak Focus, czy coś rapujesz? Ktoś ci coś powiedział, że jak Focus? Nie, ale absolutnie nie rapuję, nie. A ty rapów słuchasz, czy czego słuchasz? A różnie, czego wpadnie w ucho. Ja bardziej rapu, tak. Polski, zagraniczny, ale bardziej polski. A czego wasi koledzy słuchają za granicę? Bo to też tam słyszałem ciekawe historie są, co? Myślę, że głównie amerykańskiego rapu. Taki był kiedyś teledysk, gościu z maczetą jechał na tym w kominiarce i machał Winowrocławiu. Kiedyś puszczę to na YouTubie, ale wiecie, do czego zmierzam. Słyszałem, że na rzutówce przed meczem? Nie, na treningu. Na treningu jeden zawodników, może powiesz, który w kominiarze biegał i trenował. Biegał. Może przed COVID-em się krył, nie wiadomo co robił. Albo... Ale usta zaklejone, tak, czy, tak. Czy z kulą? Tylko kasku brakowało, żeby do bolidu miał wsiąść. Ale tak, to miał kominiarę na całą twarz. Tak, a dlaczego? Pytałeś? Bo był na go-kartach poprzedni dzień, to może dlatego. No, ksywkę Lewis Hamilton. Tak. Poważnie? Corey Hamilton. Czy już wiemy, o kogo chodzi. Ja pamiętam, jak przeciwko Zniczowi Jarosław graliśmy i tam przyjeżdżaliśmy na mecze, to chłopaki mówili, to też na Podkarpaciu, chyba dobrze mówię, Jarosław jest. To chłopaki jak na imprezę jechali, kupili sobie nowe Jordany, pociągiem jechali do Rzeszowa na imprezę, to te... takie zielone, co się w szpitalu nakładki na buty zakładali i w tym jechali, i w tym na imprezie byli, rozumiesz, też taka faza, bo M&M'sy wypadały. To Koreemu Mamby. Poważnie? Był uzależniony od Mamby. Tak? Black Mamba czy Pink Mamba? Pink, Orange. Przychodził zawsze w sklepiku, który tam jest na mocy, że kupował Mamby. Na urodziny od trenera dostał taką duże opakowanie Mamb, także... Słuchaj, zakochany w tych klubach był, no. Bo dla ciebie to pierwszy raz z obcokrajowcami grasz, nie? To dla ciebie zderzenie takie, trzy dyszki niedługo, ale doświadczenie spore, jakby szok kulturowy jest duży?
taki jakby w drużynie? Wiesz, bo to jest ciekawe pytanie, nie? Wiem, no wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, z takimi zachowaniami, ale no jakby taki jest ich styl życia, oni są troszkę bardziej, może powiem, że wyluzowani, trochę na więcej sobie pozwalają. Czyli naszym chłopakom brakuje luzu, tak? W tym filmie może trochę, co? A myślę, że nie, myślę, że bardziej po prostu, może głupio powiem, ale Polacy są bardziej jakby tacy sfokusowani na treningach i raczej to jest takie, tacy są, powiedzmy, bardziej dokładni, a ci Amerykanie raczej mają taki większy luz. Może też nie wszyscy, może akurat tych, których poznałem, tak mają, może inni są. Dobra, a z tych Amerykanów, którzy u was w drużynie byli, taki rzeczywiście, że można się czegoś nauczyć było, to jest taka osoba? Myślę, że Adam Kemp jest taką osobą. Adam na pewno. Naprawdę. Może no ale co w nim jest takiego, jakby etyka pracy, co? Etyka pracy tak. Na pewno. Sam też tam gdzieś jeden na jeden wyszło chyba z nim dwa dni temu na Sokole. Mhm. To właśnie mówi, że tam znalazł jakąś notatkę do siebie sprzed iluś tam lat, że jest wyjątkowy, bo ciężko pracuje. No i myślę, że, no, że mogę się z tym też śmiało zgodzić, że Broniu chyba na też pewno, tak powie, na pewno. Jest gościem, który na każdy poranny trening przychodził dobrą godzinę wcześniej. Okay. Robił najpierw koszykówkę, potem siłownię. Także zamiast spędzić, nie wiem, półtorej godziny rano, to 2,5 myślę na spokoju siedział. A Adam zawsze był osobą, która pierwsza przychodzi na trening, czy ranny, czy wieczorny zawsze. A szliście jakim modelem szliście, jeśli chodzi o taki rytm treningowy? Raz dziennie, czy, bo tak na przykład we Wrocławiu bardzo długo było tak, że raz dziennie był trening, ale długi, tak jakby 3-4 godziny, wszystko w jednym. Jak to u was wyglądało? No ja miałem troszkę inny model treningowy. Tak, 3 w tygodniu, 2 razy w piłę i tam kto chce, to na siłowni. To jak to było? Nie, no to zależało od tygodnia. Jak był tydzień taki, że było blisko mecz, 2 mecze były bardzo blisko, to wtedy tych treningów rannych było mniej lub nie było ich wcale, a jeśli był tydzień taki normalny, to raczej tam były i ranne treningi i tam chyba 2 albo 3 razy w tygodniu. Sobota, no to niedziela wolne, poniedziałek wieczorem, wtorek rano i wieczorem środa wieczorem, czwartek rano i wieczorem, piątek raz i sobota rano rzutówka i mecz. Co można powiedzieć o, jakby ja z Sokół Łańcut obserwuję sobie od dawna i z boku i wydaje się na no, taki klub naprawdę taki rodzinny, to jest moja opinia i jestem, chcę was posłuchać waszej opinii, jak to wygląda, bo wydaje się, że tam koszykówka jest bardzo ważna i to jest taki jeden z ośrodków właśnie jak gdzieś w tych mniejszych miejscowościach, że ludzie tym żyją. Da się to odczuć? Co powiecie o samym klubie? Mateusz? Ty. No myślę, że na pewno jest to w jakiś sposób rodzina i wszyscy, czy klub, czy kibice, czy nawet ludzie, którzy pracują na Mosirze, panie sprzątające, które zawsze są uśmiechnięte do nas i nawet jak wjeżdżamy hulajnogami na halę czy rowerami, to nie mają z tym najmniejszego problemu. No każdy traktuje nas tam w tym mieście, że tak powiem, może nie jak jakichś bohaterów, ale no jesteśmy w jakiś sposób rozpoznawalni. I nie jest to na zasadzie, że my się tam czujemy jak nie wiadomo kto, po prostu tych kibiców też traktujemy jako swoich dobrych znajomych. Jak ktoś chce podejść na mieście, przybić piątkę, porozmawiać, zrobić zdjęcie, przynajmniej ja nie mam z tym najmniejszego problemu, chętnie się zatrzymam i pogadam. Miałem sytuację, że wynosiłem śmieci i ktoś na moim osiedlu też mnie złapał i chciał pogadać. Także tam, gdzie się nie ruszysz, to jest ktoś, kto cię nawet może nie tyle co zna, a kojarzy. Mhm. A ty? Jak? Bardzo podobne odczucia, tak. To raczej tak jest rodzinnie. Ludzie znają zawodników, ludzie podchodzą gdzieś porozmawiać czy zaczepić. A jak mieliście ten trudny okres, rzeczywiście dymiło się, paliło się w klubie, jeśli chodzi o wyniki, to wsparcie było, czy już takie raczej rzeźnie, że już czuć było presję? Czasem na Facebooku tam jakieś komentarze były takie dosyć nieprzyjemne, ale jakby bezpośrednio nie uraczyłem niczego takiego. Oskar Pam przypomniał mi to Wasz KG, życie ostre jak maczeta. To wam pójść prezes na to? Wasz KG? Gościu jedzie z maczetą na pick-upie, wiesz, i macha tam w kominiarze, tam leci. Widać, że ekipa zna. Pytanie do ciebie jest, czekaj, Miloszek, jaką miałeś najgorszą kontuzję? Najgorszą kontuzję? No to zerwałem więc zadokrzyżowe w kolanie i coś z łąkotką zrobiłem, nie pamiętam dokładnie co. Chyba było też poboczne więzadło naderwane, ale tego się nie operowało, bo ono się zrastało jakby samo. Ale to miałem praktycznie cały sezon z głowy. A ty? Uraz jakiś miałeś? Poważny życiu? Połamane ręce 2 razy, prawa. Okej. Okay. Bo jest, nie mogę jej wyprostować do końca.
Zawsze ludzie jak patrzą, no to ona jest taka przerzuta. A to ja nie będę ci mojej pokazywał, ale ja to mam rzeźnię, nie? To jest, nie mogę jej wyprostować. Raz chyba nogę złamaną, no ale o pokręconych kostkach to nie będziemy rozmawiać, bo to wiadomo, że... Ty wyglądasz, jakbyś na hulajnodze się wywalił, a nie sędzia Zamojski tutaj. Na hulajnodze to nie ja. Ktoś wydupił, tak? Tak, mamy takiego znajomego, który się przewrócił na hulajnodze, ale hulajnodze nie trudno. Inside-owa. Zawodnik. Nie tak. Trudno na hulajnodze się przewrócić. Tak, no. Inside'owa historia. Romek Maćkowiak, szczypek, włosy, kosa. O co chodzi z tymi włosami? Czy to Jeremy Sochan cię zainspirował, że warto być odważnym, kolorowym? Myślę, że poniekąd trochę tak, ale nie w 100%, ale stwierdziłem, że jeżeli w NBA się ludzie tak bawią i nikomu to nie przeszkadza i oni mają z tego jakiś fan, no to mówię, to czemu nie zrobić tego w Polsce? Super, to jak bardzo w naszym na polskim podwórku jako Polacy, no jakby zmienia się ta nasza tolerancja i podejście do życia, no ale doświadczyłeś hejtu, jeśli o to chodzi, sporo? Nie. Czytałeś, tylko nikt ci w twarz nie powiedział. Nie, czytałem tylko na Twitterze, tam, bo dostałem bana na Twitterze, także muszę czytać. Za co? Nie Twitter cię, Musk cię zablokował. Możliwe, że tylko jak tam ktoś nagrał na Twittera Sokołowego, czy jakieś wyzwanie dla mnie i taką paletkę kolorów, to ktoś napisał w komentarzu, żebym zagrał dobry mecz. Nie miałem jak odpowiedzieć, bo już mam bana, ale no takie teksty to... To jakie miałeś kolory w tym sezonie? No różowy i bordowy, a bordowy przechodzi na razie już w różowy, także zacząłem się bawić no dość niedawno, bo praktycznie pod koniec. Gdyby jeszcze był jakiś mecz w łańcucie, to ankieta na Instagramie u mnie, jak zrobiłem, kto jakie kolory chce, to wygrał, że zielony, więc... Okay. Następne byłyby zielone, ale że już nie ma meczu w łańcucie, to niestety. Ty byś też tak machnął? Nie, ja muszę dbać o włosy, nie mogę kombinować, bo tam już resztka jest na głowie, także... Słuchajcie, jest pytanie od Marcina Rymarkiewicza, to nasz zaprzyjaźniony kibic ze Stargardu. Kamil, zapytaj o Marka Łukomskiego, niech chłopaki powiedzą parę zdań. Stargard pożegnał się z nim słabo, a jak go ocenia łańcuch, naprawdę zrobił dobrą robotę. Najpierw ty. To właśnie coś słyszałem, że dosyć słabo się tam pożegnał Stargard z trenerem, ale tu w łańcucie jest, myślę, że dobrze został przyjęty i współpraca wydaje mi się, że jest owocna, bo zrobiliśmy cel, jaki mieliśmy, utrzymaliśmy się, także uważam, że jakby ze swojej pracy się wywiązał. Dobra, no a różnica taka, co nagle wprowadził, że po trenerze Soi, no bo coś tam poszło. Znaczy, też to zbiegło, zmiana trenerów się zbiegła z podpisaniem Korea, Sandersa i Adama Kempa. Mhm. Chwilę później jeszcze podpisaliśmy Jamesa Itza i Michała Kołodzieja, także to też myślę, że zrobiło różnicę dużą. A twoim zdaniem? Opinia twoja o trenerze Łukomskim? Wiem, że to jest pytanie, no co masz powiedzieć, nie? Myślę, że... Kontrowersyjnego, no co, jeszcze jesteś pod kontraktem. Co się zmieniło? Ale trenerze ciągnę ich za myślę, za że myślę, ciągnę. Że na pewno wprowadził jakiś luz między zawodnikami poza boiskiem na takiej zasadzie, że pokazał przynajmniej mi w niektórych rozmowach, że też jest człowiekiem poza boiskiem, nie okay. tylko trenerem, że przychodzę załóżmy stricte do pracy na trening, tu robisz to i jak wychodzimy z hali, to dalej ja jestem trenerem, a ty jesteś zawodnikiem. Mm-hmm. Powiedział, że też jest człowiekiem i że jeżeli coś trzeba pogadać, no to poza boiskiem jest, że tak powiem, normalnym gościem, z którym mogę podejść i pogadać na każdy temat. Więc to też ta, myślę, ten szczebel taki pozabojskowy odegrał dużą rolę. No dobra, a taka rzecz, ja też tu sobie, widzicie, nawet przygotowałem rozmowę, a walę z głowy, bo się fajnie z nimi rozmawia. Dostaliście rolę przed sezonem, bo w pierwszej lidze wiadomo, że każdy z was jakąś tam miał, bo tam się grało i tak dalej, ale w Ekstraklasie jest tak, że no, masz gdzieś tam dwóch, trzech liderów, reszta to są specjaliści. Ty miałeś na przykład, Mateusz, konkretnie, myślę, nie wiem. Myślę, że stricte określonej roli to chyba nikt z nas nie miał. A po przyjściu trenera, nie wiem, powiedział, słuchaj, chciałbym, żebyś, nie wiem, oddawał tak, mi tyle i tyle rzutów. Było coś takiego, nie mówił, że tyle i tyle rzutów, czy 5, czy 10. Bo Radosław Chyżyby ci 30 kazał oddać na przykład. Ja bardzo chętnie przyjmę i 50. To brał nas trener Łukomski na rozmowy każdego po kolei i mówił, czego oczekuje od danego okay. zawodnika, także... Nie wiem, czy możemy to nazwać jako określenie roli, ale po prostu nakreślił, czego wymaga od nas. Nie, no ważne to jest, bo ja bywałem w drużynach, że tak myśmy sobie grali, bo grali. A ty? No ja też miałem taką rozmowę z trenerem właśnie, Markiem i też określił moją rolę. W sensie może nie rolę, tylko właśnie czego ode mnie oczekuje, jakby co chciałby, żebym robił i jak to ma. A nie miałeś chwili takiego momentu, po co mi ta ekstraklasa na początku sezonu? Bo bardzo mało grałeś, nie? Na początku miałem ten palec złamany, także... A no tak, rzeczywiście, pamiętam, rozmawialiśmy, to też wszystko zaburzyło. Mhm, ale no taki byłem,
taki początek był średni, także też nie... Może pojawiły się takie myśli, ale... Ale gdzieś tam potem... Paweł Kaliszuk, czy odejście Limura na początku sezonu miało wpływ na drużynę? Myślę, że na pewno. Ale co to znaczy? Że lepszy, czy był... Limur ogólnie jako zawodnik na pewno jest dobrym gościem, jest dobrym zawodnikiem. Ma tego skilla, nie będę ukrywał, że go nie ma. Ale myślę, że wiedział, do jakiej drużyny przychodzi, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie odgrywał jakiejś kluczowej roli w zespole z Ekstraklasy. I że to on ma być liderem, no to liderem... Czy się możesz przesunąć tutaj w tą stronę? Liderem punktowym był na pewno, ale czy liderem takim mentalno-zawodniczo-koleżańskim? Okej, okay, czyli się w teorii trochę traktował się, że jest lepszy niż wy. No taki dementor, tak go określiliśmy. Okay. Dementor, demotywator. Czyli sapał cały. Ale zobaczcie, jaki ruch wszyscy zrobili. Łańcuch dostał pieniążek za niego, a on zdobył FIBA Europe Cup. Też niesamowita historia. Mam nadzieję, że sobie Łańcuch wpisał też trochę z jego premii za Europe Cup. A twoja opinia o tym zawodniku? To samo? No, byś potwierdził? Podobnie, no. Było też tutaj pytanie Eldoka. Kogo wam będzie brakowało zagranicznych graczy w kolejnym sezonie? Czy jest szansa, że Kem zostanie? Wy sami chyba nie wiecie, czy zostaniecie. Więc to no, tak jest. Tak naprawdę nic nie wiadomo. Jeszcze jest... Jutro się może wszystko wydarzyć. Co znaczy? Odnośnie decyzji na przyszły sezon zarządu. Czyli jutro jest taki mecz trochę o kontrakty. Nie, no już nie, no. Był czas, żeby się pokazać, nie? Ale... Jutro jest mecz, gdzie nie mamy nic do stracenia i ale, żeby się dobrze pokazać. Ale z tego, co słyszę, to chyba z Kempem najbardziej byście chcieli grać, chyba, nie? Znaczy wszyscy zawodnicy byli spoko, po prostu Adam był taki, no że dużo z nami rozmawia. Jak się spojrzy w statystyki, no to widać, że Adam jednak na te zwycięstwa, które mamy, ma naprawdę duży wpływ. Mateusz, pytanie do ciebie, czy to, co teraz grasz w Ekstraklasie, to jest twój maks, czy jeszcze jesteś w stanie coś dołożyć? To jest trudne pytanie, ale też myślę, dobre, czy ty jesteś coś jeszcze z siebie ekstra dać, na przykład drużynie? Myślałeś o tym, co na przykład byś mógł... To jest bardzo trudne pytanie, ale na pewno myślę, że mógłbym poprawić trochę rzut z dystansu, gdzieś to u mnie kulało przez może, powiedzmy, całą moją przygodę z koszkówką. Mhm. Gdzieś w poprzednim sezonie takiej pewności siebie nabrałem w pierwszej lidze i trochę było z tym rzutem lepiej, a tu w Ekstraklasie też jest dużo mniej czasu na to, żeby oddać ten rzut i to jest tak naprawdę ułamek sekundy, żeby podjąć decyzję, czy rzucam, czy nie. Tych minut też jest mniej niż w zeszłym sezonie i ta pewność siebie też trochę maleje. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że jakbyśmy połączyli swoje ciała, taką hybrydę, mój pędzel z swoim atletyzmem, to dychę euro tak lekko byśmy brali, nie? Coś byśmy jeszcze grali. Byśmy się podzielili po pół, to by dało radę. Ale słuchaj, te wszystkie patenty, to nie są patenty twoje, czytanie gry jest bardzo, bardzo dobre na najwyższym poziomie, te wszystkie ścięcia, to wszystko sprawdza się i w pierwszej lidze, i w Ekstraklasie. To się sprawdza, no to też takie trochę moje granie i myślę, że tacy zawodnicy się przydają, bo to gdzieś uciec za plecy i tak dalej, to też trochę ratuje czasem, takie jest po prostu ostateczne podanie, gdzieś cięcie, nie ma do kogo podać i dopiero jak jest cięcie, to jest to podanie. No ale na przykład jak wiadomo, że pewnie drużyny ci odpuszczają, no bo się boją, jakby nie traktują gdzieś tam twojego, wolą twój rzut niż liderów, to przecież można sobie spokojnie radzić jakimiś handoffami w drugą, wiesz, do zawodnika. Mhm. Który jest strzelcem, różne takie kombinacje mogą. Tego też się pewnie uczysz, nie? Cały tak, czas. Tak, tak. No też jak mam otwarty zupełnie rzut, to też go wezmę. To nie jest tak, że ja nie biorę rzutów żadnych. Ale jak widzę, że ktoś jest na lepszej pozycji, to nie mam problemu z tym, żeby podać. Nawet wręcz się cieszę, że mogę komuś podać, kto ma lepszą pozycję, kto lepiej rzuca. Nie, no ty jesteś idealnym zawodnikiem, naprawdę. Idealny żołnierz do każdej drużyny. Różowa Landryna, pytanie do ciebie jest. Nie wiem, ktoś specjalnie chyba założył to konto. Mateusz w jednym... Czekaj, to? Nie, to Różowa Landryna, gdzie to jest? A, pytanie do Mateusza Szczepińskiego. Czy śledzisz rozgrzewki pierwszo-drugoligowe, bo poziomem ktoś jest złośliwy, że bliżej ci w te rejony? No to śledzę, pierwszoligowe śledzę na pewno. Teraz wiem, że półfinały... Ktoś jest złośliwy, ktoś specjalnie konto założył, zobacz. 2-0, jedne i drugie zespoły. Ja nie mam z tym problemu, bardzo chętnie odpowiem na takie pytanie. Drugoligowych może troszkę mniej, mhm. Chociaż Resovia jako tam podkarpacki klub z drugiej ligi, który miał duże aspiracje, to też zdarzało się, że byłem na meczu, bo tam grają moi koledzy z Radomia. Wiem, że odpadli z Prudnikiem, a pierwszą ligę śledzę i kibicuję chyba Dziką Warszawę na ten moment. No właśnie, a propos tego finału zatrzymajmy się, no bo jest po 2-0. Tutaj się więcej chyba nie wydarzy, jakaś sensacja. Dziki Górnik Wałbrzych to będzie prawdopodobnie finał. Kto to zrobi? No ja kibicuję Dzikom. Ty?
No ja, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że każdy zespół ma jakby swoje atuty i... Bo słyszy się, że Grochowski ma kontuzję chyba też jakąś. Chyba tak? Nie grał teraz ostatniego meczu. Nie grał, ale może Pomoła wróci na finały. Też tak słyszałem. No bo Wałbrzych się mocny wydaje, tak jakby rosterem fizycznie, nie? Wałbrzych fizycznie bardzo mocny, no. No dobrze, a jak, nie wiem, czy to pytanie już wam zadałem. Tak, kto najmocniejszy, najlepszy taki zawodnik, z którym graliście w tym sezonie w PLK? Rzeczywiście. Zawodnik indywidualny? No, zawodnik na przykład, kogo wykryliście. Mateusz, ty. Tak indywidualnie, no to... Już wiesz? Nie, myślę, ale to miałem będzie, przez ciężko. Moment okazję kryć Forstona ze spójni. No. Malutki gościu, szybciutki. Myślę, że jeżeli miałbym z tych wszystkich wybierać, których miałem okazję kryć nawet przez chwilę, to bym wybrał jego. Niski środek ciężkości, gdzie jestem troszkę wyższy od niego, jego praca na nogach i zwinność kozioł, to myślę, że to jego... No tak indywidualnie to jeden z lepszych zawodników, no bo w Chinach MVP za duże pieniądze grał, a ty, tak, ty masz właśnie, jak się zaczynają mecze, to masz najlepszych zawsze tam gości cisnąć? Zdarza się, no, ale no. Ciężko mi powiedzieć, który był jakby najlepszy, bo zdarzało mi się kryć gości, którzy byli bardziej fizycznie ode mnie i gdzieś tam mnie upychali pod koszem, a zdarzało się też gości, którzy byli po prostu szybsi shooterzy, we którymi trzeba było biegać. Okej, okay. Czyli nie wymienisz mi jakiegoś... Myślę, że nie wymienię. No. Nazwiska. A z Polaków, kto waszym zdaniem jest najlepszym Polakiem obecnie na parkietach? Mówi się teraz MVP, że Mazurczak, ale jak popatrzyłem na przykład w statystyki Aleksandra, gdzie wygra najlepszy sezon statystycznie w swoim życiu. Tak, gdzieś widziałem jakieś statystyki takie zaawansowane, nie pamiętam jak się nazywało, to jakiś artykuł czytałem, że Mazurczak jest chyba drugim zawodnikiem w lidze, jeśli chodzi o efektywność zdobywania punktów, coś takiego, nie pamiętam no, dokładnie. To też zależy, czy będziemy wybierać MVP, załóżmy, sezonu z pierwszej drużyny, czy ze wszystkich drużyn, które były w lidze, że tak powiem. No to jeżeli mamy wybierać ze Śląska, no to jeżeli Dziewa gra najlepszy statystycznie sezon i... Kolenda też gra bardzo dobrze. Ostatnie, bardzo dobrze, ostatnie tak. Tygodnie. Korzysta z tego, że Martin nie gra. A w jakiej hali wam się najlepiej grało? Zrobiła na was, wygraliście we Włocławku. Chciałem właśnie to mówić o Włocławku. No, jednak tam zrobiło tam wrażenie. Kibice, no. Ale tam też był taki moment, że kibice mieli chyba dość spory hejt na swoją drużynę. Z tego co pamiętam. Mieli kryzys, to prawda. Tak, ci kibice, jak im nie szło, to no bardzo, że tak powiem, dawali im odczuć to, że im się to nie podoba, jak grają. Chociaż zakładam, że wielu chciałoby być po tej drugiej stronie, żeby ta hala ich wspierała. No, ale tak, tam jak tak zaczęli odrabiać, wydaje, w tym meczu z nami, że zaczęli odrabiać straty, jak kibice ryknęli, to dało się to odczuć. A no. Teraz, jeżeli jak Anvil wygrał ten puchar, no to myślę, że ci kibice, bo dobrze mówię, że jeżeli wygrali ten puchar, to będą grali w Lidze Mistrzów w przyszłym roku. Dobre pytanie. Tak zadałeś się ekspertowi, tak, nie wiem. Tak mi się wydaje, że to chyba na tak by pasowało, działo. Tak. No to, że ci kibice będą mieli naprawdę sporo fanów z tego. Nie, no tam jest, wiesz, tam to jest zdecydowanie religia. Paweł Okoński, Mateusz Bręk. Czy jakby zebrać samych wszystkich zawodników wychowanych w malutkiej Opalinicy, można by zawojować pierwszą ligę? Myślę, że pierwszą ligę spokojnie. Tam jest no myślę, że dosyć sporo zawodników takich, którzy gdzieś grali lub nadal grają w pierwszej lidze. Hoover pyta, jak wam się grało w finał w Wałbrzychu, Mateusz, bo tam też taka atmosferka była. Gorący teren. W Wałbrzychu, tak, bardzo gorący teren. No ale co, no myślę, że każdy zawodnik chciałby kiedyś uczestniczyć w takim spotkaniu o randze takiego, jakie ono było. Hala wypełniona, ludzie NBA! Czy kosz padał po stronie łańcuta, czy po stronie Wałbrzycha, no to ta hala ryczała praktycznie non-stop. No i... Jedyne, czego żałuję, to, że ten awans był właśnie zrobiony w Wałbrzychu. Że ci nasi kibice z tego naszego małego miasteczka nie mogli się z nami cieszyć od samego początku. No tak, ale przyjechali, a fajne było powitanie was na tym w łańcucie? Po meczu od razu? Chyba się... Przyjechaliście nad ranem pewnie. Przyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, tak. Ale mieliśmy, już nic nie pamiętacie pewnie. Tydzień po mieliśmy na łańcuckich plancikach scenkę wystawioną i wtedy było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Essa pyta się mnie, czy było pite w majówkę, coś tam oczywiście było, a co na majówkę robiliście, bo majówka to właściwie trwa, teraz jesteście we Wrocławiu. To my jutro zaczynamy, po meczu. Nie, no majówka nas nie dotyczy. A jak wygląda wasz kontrakt, jak wam się kontrakt kończy z ostatnim meczem, czy to jest do końca miesiąca, macie? Ja szczerze nawet nie wiem. Ja z tego co wiem, mam, nie z ostatnim meczem, jeszcze chyba do czerwca.
Czekaj, sprawdzam. Mój kontrakt? Nie, sprawdzam, nie ma. Nie ma. Chciałbym się ciebie zapytać, no bo to twoje życie tak się sportowe fajnie potoczyło, że no wziąłeś udział w konkursie wsadów w Lublinie. Ty jednak sam chyba przyznasz, że jesteś bardziej takim dunkerem na meczu niż chyba w konkursie. Tak, ciężko było mi coś wymyślić. Ja też nie trenuję takich rzeczy. Raczej te moje wsady nie są jakieś spektakularne, jakieś tam... Chciałbym takie wsady robić, a powiedz mi, a kiedyś się dowiedziałeś, to była niespodzianka dla ciebie, czy tak po cichu liczyłeś, że jednak może cię wybiorą? Szczerze nie myślałem nawet o tym, ale kurczę, nawet nie pamiętam, jak to się stało, czy najpierw ktoś mi powiedział w klubie, czy... No, bo gdzieś ta propozycja też chyba w poprzednim roku była, że Branie miał wystąpić jako jedyny gość z pierwszej ligi. Tam chyba jako rezerwowy miałem być, aby ktoś... nie dojechał czy coś, a miałem niedaleko, także taką opcją rezerwową chyba byłem. A co do twojego pytania, to nie ja pamiętam. Ja chciałem twój wsad jeszcze raz przypomnieć kibicom, bo to była jedna z lepszych paczek. Numer jeden kolejki tutaj. Ale żeś poszedł tutaj, chłopie. Pięknie. Coś tam się udało, no. Ale to taki nietypowy mój wsad, bo raczej z jednej nogi nie kończę, raczej najczęściej z dwóch. A powiedz... Jak bardzo, no bo te treningi, wiadomo, to już więcej tych treningów i tak dalej fizycznie, jak mocno się czujesz, lepiej się, mocniejszy się czujesz niż parę lat temu, trenując w Ekstraklasie z lepszymi zawodnikami? Pytasz mocniejszy w sensie fizyczności, czy mocniejszy jako zawodnik? Fizyczności, tak jakby chodzi o wsady na przykład nawet, nie? Wydaje mi się, że miałem taki sezon w Poznaniu, gdzie na tą siłownię trochę częściej uczęszczałem nawet niż teraz w Łańcucie i to był taki sezon gdzieś po kontuzji, gdzie naprawdę musiałem zadbać o to ciało, o te kolana, także... Tu mamy twój drugi wsad. To jest chyba dobitka, tak? Dobrze? Nie. Nie, tutaj. Ale to klasyka twoja. Fik. To taki mój, no z dwóch nóg to mój taki. Urywasz. No i to jest efektowne, nie? No ale jakbyś to zrobił na konkursie wsadów, no to... Nic takiego tak naprawdę. Chociaż ten Crampale próbował takie chyba właśnie paki wsadzić, on tam chyba głowę chciał wsadzić do tego kosza, nie? Był dosyć wysoko, no. A kto zrobił na tobie wrażenie na tym konkursie wsadów? Fein, czy może wasz kolega Itz z drużyny? No, Fein na pewno dobre wsady robił, ale myślę, że jakby James dokręcił te wsady, które robił, to myślę, że... Bo dynamikę największą miał James. Tak. Straszne też jest to. No, a wy się kryjecie się... razem w treningu? Zdarza się, no. Zdarza nie, się, bo oni ale... w piątce grałem jeden na treningu. Ale trzeba się cofnąć z 2-3 kroki, bo bardzo szybki. On jak się ten mecz zaczął, to mi przypomniał, biali nie potrafią skakać tego Wesleya, Snipesa. To złoty łańcuszek tutaj, wiesz, taki klasyk ze Stanów przyjął paczki robił. Czyli niesamowite przeżycie. Grabo chyba wam pomagał, tak? Zgadza się? Tak, Grabo się do mnie odezwał chwilę wcześniej. I co, rzeczywiście dużo takich fajnych wskazówek dał? Co cię na przykład zaskoczyło? Pytał też, czy mam jakieś sady przygotowane, czy coś ma dla mnie przygotować, czy wiem, co chcę zrobić. Wysłał mi tam propozycje wsadów, jakie on tam uważa, że mógłbym spróbować. I wybrałem sobie takie, które gdzieś tam mi siedziały, gdzieś czułem się w nich tak. Szukałem ich na internecie, ale jakoś takich nie ma. Może słabo szukam, na Twitterze szukałem twoich danych. Jest konkurs cały na YouTubie chyba na... Nie, ale bardziej szukałem tak wyciętek na Twitterze, nie? Niż YouTube'a odpalać. To ja nie wiem, ja nie korzystam, także... Nie, ale zachęcamy zobaczyć, jak Mateusz tam wziął... Tym udział ty nie brałeś w konkursie trójki. Brałem w konkursie wsadów, narzucałem mu tablicę. Ach. A ja też brałem kiedyś udział w konkursie wsadów, nawet na Insta wrzucałem. Kiełsasowi rzucałem też o bok tablicy. No, tak, no, to samo, dokładnie. Wspaniały konkurs, brawo, gratulacje, naprawdę. To co, za rok, żebyś zamknął buzię troszeczkę tam, co cię cisną, w konkursie trójek byś wystąpił, nie? Ja bardzo chętnie, ale z tego co wiem, ludzie co występowali w konkursie trójek mieli mniejsze procenty niż ja, także nie jestem jednak taki najgorszy, ale celne trójki bodajże chyba by są 28 w lidze. Bo... Panowie, wy się utrzymaliście, gratulacje wam za to dla całej drużyny, no ale jutro będzie rzeźnia, nie? W dwóch meczach i Astoria Bydgoszcz walczy o życie i Toruń. Strzelaninę zrobimy, postrzelamy, kto waszym zdaniem się utrzyma, na kogo liczycie, może komuś kibicujecie? To może inaczej. Ja nie kibicuję, nie mam jakichś sympatii ani do jednych, ani do drugich, ani nie lubię, ani lubię, o tak, jestem neutralny totalnie. A kumpli, gdzie masz kumpli więcej? Chyba
i tu porówna, ale okay. Chciałbym, żeby Marcin Nowakowski miał pieniądze, więc chciałbym, żeby Bydgoszcz się utrzymał. Uuu, dobrze, żeś szpilę wbił. Bo on tak mówi cały czas, więc ja tutaj... Ile? Mówi, że dużo. To jeden miesiąc, a dostał koszulę. Kurde, będzie awantura po tym odcinku. Dostał jakąś taką, wiesz... Nie no, jak coś, to proszę nie brać tego wszystkiego na poważnie. Aha, że pomidor. Wytniemy, dobra. Wytniemy. A ty? Ja też nie mam tak, że jestem taki neutralny. Nie mam jakby swojego faworyta, ale no zespół z Torunia na pewno zaskoczył w końcówce sezonu, także myślę, że ten ostatni mecz jeszcze wygrają. Znaczy, to już mnie prowokujecie do pytania, jak tam u was z tymi z płatnościami. Blikiem? Blikiem? Czy na telefon? Na telefon. Pyta się mnie Katarzyna Witczak, czy będę jutro we Włocławku. Nie będę we Włocławku. Maciej Marciniak, rób jutro live'a na żywo ze wszystkich meczów. Nie zrobimy jutro live'a. Jutro nagrywam rozmowę z trenerem Łukomskim, która poleci w przyszłym tygodniu. Robimy live'a z Radosławem Rudym Kasztanem i z Maciejem Kulinarnym, Maciejem Zielińskim w najbliższy piątek. Zapowiemy sobie playoffy. A kto waszym zdaniem faworytem do finału? Jaki byście finał chcieli albo widzicie na to, co przez cały sezon wam się grało? No, na pewno to dalej. To ja chciałem powiedzieć, że na pewno Anvil będzie mocny w playoffach. Tą końcówkę sezonu mają naprawdę, naprawdę niezłą i myślę, że drużyna, na którą trafię, będzie miała naprawdę duży ból głowy. Ja bym chciał sprawdzić ten Szczecin. Bo już któryś sezon jest tak, że Szczecin... Może, dobrze mówisz, to może chcesz zagrać w przyszłym sezonie. W Szczecinie dobrze, to powiedz. dobrze, Mateusz. Dawaj, trzeba. Bo w rankingu 100 najlepszych koszykarzy polskich mnie nie było, także ja tu chyba nie mogę. Może jeszcze ja byłem, ty. Nie było cię w setce? Nie było. A kto robi ten randki? Super Basket? Tak. To nasza konkurencja, ale pozdrawiamy, bardzo fajni. Ja również pozdrawiam. Fajni ludzie, no musisz jeszcze trochę pograć, młody chłopak jesteś, to jeszcze. Słuchaj, musimy się na, jak ty wracasz do Wrocławia na wakacje? Wracam. To musimy coś postrzelać jeszcze sobie, zrobimy konkursy, podkręcimy ci trochę procent. Pomasujemy się na lopoście, lubisz pograć? Tak, wybić piłkę od tyłu zawodnika. Nie lubi grać na lopoście? Grać nie, ale w obronie, co mecz jak broni lopost, to zawsze jest wyjęta piłka. No. Tak? Oj, to chętnie sprawdzimy, bo ja lubię grać na lopoście, dupą upychać. Nie wiem, ja pamiętam mecz Pruszków-Leszno, pamiętam. Kurde, ale to było dawno temu, nie? Tam co, nie tak dawno, co 3 lata? Nie, jak? Co więcej? Z 5. Dawno temu. Fajne jest to, że bardzo dużo młodych chłopaków wtedy, co grało w pierwszej lidze, właśnie teraz w Ekstraklasie sobie fajnie radzi. Czekaj, co ja tu chciałem zapytać? Szkoda, że... Jaki jest wasz ulubiony trunek święta lub w dzień wolny? Romek Maćkowiak. Dzik. Na pewno dzik. Tak. To na pewno dzik. No. To jest piwko? Czy to... Nie, dzik to jest energetyk. Jest taki? Jest, WK, no. Warszawski Koks. Okej. Okay. Energetyki zero. Grabo ma z nimi współpracę. Nawet nie wiedziałem, widzisz. Takich rzeczy, ale wiedziałem, że Muszynianka jest waszym jest. Partnerem. Bardzo. A to tak się mówi, że to woda koszykarzy, nie? Że wszyscy koszykarze słyszą taką opinię, że Muszyniankę. Ale to nie na treningi, to po treningu jak najbardziej. Do autokaru, tak. Idealna woda, no. Czekajcie, co ja tutaj miałem? Na pewno będziemy zaraz rzucać, bo zaraz będzie konkurs rzutowy. To ja na pewno raz na 3 na 10 na pewno trafię. Prawie nam godzina minęła. Wiem, że muszę was też odwieźć do hotelu. Jutro macie... Możemy to inaczej rozegrać. Moi rodzice mogą przyjechać. Rodzice? Chcesz do domu na Kozanów cię odwieźć? No, mogą przyjechać. My odwiedzimy. Nie, ja was odwiedzę. Mateusza na pewno muszę. Nie zostawię go tutaj. Nie będzie... Nie, no broni też do zaproszenia. Ja pojadę ze Szczypkiem. No. Naprawdę? No, to nie będę musiał tak daleko jechać. To na Kozanów się przejadę. To nie będzie problemu. Jeszcze zanim rzucimy, chcielibyście zostać w Sokole Łańcut? Prezesie, tak, chcielibyśmy. Myślę, że tak. Myślę, że w Łańcucie jest fajnie. Chociaż muszę trochę ponarzekać, bo ostatnio ktoś mi kluczykiem auto przyrysował. O. Z 3 dni temu. Także jak ktoś wie, co tam się stało, to proszę tam o kontakt. Będę wdzięczny. Ale to po meczu było? Właśnie nie wiem, kiedy to dokładnie było, w ostatnich jakichś 3-4 dniach, bo byłem umyć auto i zobaczyłem, że jest taka dosyć głęboka rysa. A jakie ty masz, to był już nie młody jednak, no umówmy się, na 25 to nie młody, no ale jeszcze sporo grania przed tobą, takie marzenia sportowe. Masz takie jeszcze? Myślę, że tak, no bo tak jak wspomniałem, nie czuję się spełniony do końca,
w tym swoim wieku, jaki jestem teraz, nie czuję. A dlaczego? Co, jakie masz poczucie? No nie będę ukrywał, ten czas, który spędziłem w Radomiu, uważam, że to zmarnowane 3 lata. Mhm. Że nie dostałem tego, co było mi, nie wiem, obiecane, mówione. Ja też nie mówię, że nic nie robiłem w tamtym okresie i po prostu chciałem dostać wszystko na tacy. Ale że te 3 lata naprawdę były dość dobrze zmarnowane, o tak. I że przez, jakbym mógł cofnąć te 3 lata, to załóżmy, że miałbym teraz 22, no to przez te 3 lata naprawdę mogłoby się dużo wydarzyć i dużo zmienić. No bo ja tak z perspektywy czasu patrzę, jak mógłbym wybierać kluby. Pieniądze są ważne, nie oszukujmy się, to jest jakby to nasza pasja, no ale to też jakikolwiek sposób pracy, ale jednak minuty są najważniejsze. Granie i rola w zespole to jest jednak klucz. No czyli musisz szukać drużyny, w której będziesz dużo grał, dużo strzelał i będziesz się realizował. To jeżeli już miałem się cofać jeszcze trochę, no to ja miałem propozycję z Belgii, bodajże z Ostende. Naprawdę? Tak, w klasie maturalnej jak byłem. To tam chyba Mateusz Pointka zaczynał. Zgadza się. Tak. No i stamtąd miałem propozycję. I nie wiem, czy to był jakiś strach przed wyjazdem za granicę, bo to byłoby... No wiadomo, że to już takie życie samodzielne w takim wieku, wtedy mówię, może się przestraszyłem, ale decyzja padła taka, że zdaję maturę w Polsce i zostaję. I tej oferty już więcej nie było. Czy trochę żałujesz? Myślę, że... Bo to było po mistrzostwie Dywizji B? To było jeszcze wcześniej. Okej, okay. A to ktoś cię gdzieś zauważył? Jak to wyglądało? Przez agenta, czy pojechałeś na jakieś... Przez agenta, tak. Dostałem informację, czy ja, czy moi rodzice właśnie od agenta, że Ostende wyraża takie zainteresowanie moją osobą. Mm-hmm. No, ale decyzja była, jaka była i jeżeli miałbym wybierać jeszcze raz, no to tą maturę bym zdał, ale później, niekoniecznie w Polsce. Mateusz, a ty jako weteran, można już powiedzieć, masz jeszcze jakieś takie marzenie swoje, sportowe? No myślę, że już to swoje marzenie takie o występie w Ekstraklasie spełniłem, także... Nie, no nie mów mi. Jakub Dłoniak został królem strzelców w Siarce Tarnobrzeg w wieku 30 lat. To za rok. No, to możesz zostać na przykład najlepszym obrońcą w PLK. Why not? No, why not? Ale nie, no takie moje małe marzenie, żeby gdzieś wystąpić w Ekstraklasie, to spełniłem i... Ale chciałbyś w niej zostać? Myślę, że chciałbym w niej zostać, tak. A co innego mówię? Coś z internetem się wywaliło nas? Zapytam się. Jaki jest ulubiony wasz smak dzika? Ostatnio wyszedł... online czy nie? Nie wiem. Ostatnio wyszedł jakiś nowy, ten... Chyba jesteśmy. Nowy. Bardzo dobry. Ja w ogóle nie wiem, prezes zna ten dzika? Smak dzika? Tak? A ty, Young Jack, znasz tego dzika? Znają. No, ty dziadzia tylko nie zna, kurde. Dzika. Żubr. Koneser. No to będę trzymał za was kciuki. Jesteście fajne chłopaki. Tylko żeby grać, żeby wszystko się zdrowie było, jakoś to pójdzie. Chociaż wam powiem szczerze, że fajne jest to życie po nie graniu, tylko trochę kilo za dużo jest, wiesz. Trzeba. Ja przestałem uważać, trochę przeostrzyłem, ale. Moje weszka, zaraz grill będzie. Kateringi, ale wyjeżdżają. Były kateringi, to nic nie miało. Maciej kulinarny przynosi. Bardziej tak zmierzam, że dużo grania przed wami, żebyście grali jak najdłużej. No ale ty na przykład już od dawna łączysz gdzieś tam też pracę, już nie? Już ponad 2 lata. No. A ty masz, bo to Mateusz jest jakby już ogarnięty. Ty masz z tyłu głowy, że co tu robić po graniu, czy dalej na razie żyjesz chwilą? Na razie się nad tym nie zastanawiam. Ja w swoim wieku też się wiem, nie zastanawiam. Ale jestem na tyle ogarniętym gościem, że jeżeli odpukać, coś by się miało wydarzyć, to jestem sobie w stanie poradzić, czy zacząć coś nowego, czy po prostu zabrać się za coś totalnie, o czym nie miałem pojęcia. Ale na razie wiem, że jestem w stanie jeszcze wyciągnąć z tej koszykówki na tyle dużo. I przede wszystkim jara mnie to, co robię. Lubię to robić. Wkładam w to, że tak powiem, całe swoje serce i angażuję się w to dość sporo. Nie? Andrzej Pytyn, wasza wymarzona para butów. Jadek, są pytania od kibiców, to pytam.
Do grania czy... Do chodzenia. Na wesele. Na wesele? No to na wesele to jakieś adidaski. Nie, do grania nie mam w ostatnim czasie. Ty, a w czym się teraz gra? Co to jest? Jest jakiś popularny but, że wszyscy chcą w tym grać? Czy już nie ma czegoś takiego? Ja w Under Armour gram cały sezon. I tak? No, jestem zadowolony. No, moja wymarzona to kubiki szóstki. Miałem okazję zamówić teraz w tym sezonie dwie pary. Też dlatego pomysł z kolorem włosów głównie pod nie. Też widziałem u ciebie na Instastory, co dodawałeś zdjęcie z Zielonej Góry, miałeś pytania. Byłeś w niebieskich kubikach szóstkach. Tak, fajne były, bo wtedy bardzo dużo osób grało w tych szóstkach. Wtedy te wychodziły w normalnych cenach, normalne rozmiary. No to musisz odpowiedzieć, Adrian Ruszczyński, co odwaliło Mateuszowi Szczypińskiemu z tym kolorem włosów? Jeszcze raz odpowiedz, bo może włączył teraz nasz użytkownik. To może nie, że odwaliło, ale... Dobrze, no dawaj. Czemu się nie bawić również w polskiej lidze, jeżeli inni koszykarze mogą się bawić, nikt im nic na to nie mówi. W kominiarze na przykład latać. W kominiarze latają, nic im też nie jest mówione, a ja przy okazji do tego meczuję to z butami, więc... To, co nie dogram, to dowyglądam na takiej zasadzie. Marcin Jaworski, to ten Szczypa, jaki kolor na następny sezon? Zależy od drużyny, w jakiej będziesz. Tak. Dalej do ciebie Jamor pyta, która liga w Ultimate Team w FIFA? Elitarna. A ty też jesteś taki gamingowy mocno w ogóle. Coś tam gram, ale to nie takie. A w co? Powiedz, może z kibicami sobie pograsz? No, ostatnio w LoL'a ze znajomymi tutaj gram właśnie z teamem z Discorda, z Opalenicy. Ale to jakby nie w tych najwyższych ligach, co tu. Marlena Jóźwiak napisała, czekamy na powrót Brenia do Poznania. A to nic mi o tym nie wiadomo jeszcze. W tym Poznaniu to sporo też czasu spędziłeś, prawda? 10 lat. To bardzo, bardzo dużo. Paweł Okoński, już ostatnie widzę, jest pytanie. Jakie treningi promujące koszykówkę z młodzieżą, basket, team, Opalenica, wakacje? Robisz takie rzeczy, czy to jest takie pytanie, żebyś zrobił, zachęcił? No, to raczej takie, żebym zachęcić, bo nie robię nic takiego, nie robiłem do tej pory nigdy nic takiego. Ale z Wilczurem, jakbyście tam przyszli, rozumiesz, pograsować. Wilczur teraz tam lata po polach. A, Wilczur... Wilczur na miejscu, także można zaangażować. Płaszczy, Szymek, a myślisz, że to ogląda Szymek, czy nie? Ja go oglądam, tego pozdrawiam serdecznie. Ja ciebie też, Szymon, pozdrawiam, może kiedyś przyjdziesz tutaj, ale to rzeźnia będzie. Myślę, że myślę, że dużo osób by chciało to zobaczyć, ale nie damy się namówić. Chociaż jak kurde z jakiegoś sponsora znajdziemy na to odcinek specjalny, to kto wie? LP... Kogo? Z napisami, tak. LP Tardini, pytanie do obu panów. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy, pytanie, za jakich obrońców się uważacie? Tylko szczerze. To tak. Też gdzieś to już w tym sezonie analizowałem, czy ja, czy nawet trener mi to mówił. Wiem, że kiedyś byłem postrzegany jako gość, który totalnie nie broni. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale gdzieś też mi to ktoś kiedyś powiedział, chyba nasz asystent, że jak się popatrzy, jak się ten program nazywa? Właśnie nie pamiętam, ale to jest jakiś do statystyk. Ten program do statystyk, może ty wiesz, jak się nazywa ten program taki. Statystyki zaawansowane. No, mów. Nieważne, że w tym programie statystycznym ja i Breniu wypadamy najlepiej. Ale, w drużynie, no. Tak, że najlepiej w drużynie. Jak to się nazywało? Jest taka, kurczę. No jest, też normalnie jakbyś mnie ktoś zapytał godzinę temu, to bym wiedział, jak to się nazywa. Ja nie pamiętam też, ale jeżeli tak było. Mam sam siebie postrzegać jako obrońcę, uważam, że nie przegrywam tyle, ile mógłbym przegrywać pojedynków jeden na jeden czy coś. Jeżeli mam założenie, że bronisz strzelca i biegasz za nim, nie odchodzisz, to biegam i uważam, że się wywiązuje z tego. Czyli low postów przez ciebie lepiej nie grać. Niby chcą, a lepiej nie. Dobrze się w tym czujesz. Tak. A co byś powiedział jako OWKK z czasów młodości jako kadet? Bardzo dobrze wspominam te czasy. Myślę, że... A czemu tam? A jak tu Śląsk miałeś za Odrą od razu? Mieszczańską? WKK zgłosiło się pierwsze w podstawówce. Jak chodziłem do szkoły podstawowej numer 3, to pierwszym trenerem moim był Piotr Gliniak. A był tutaj ostatnio. Tak, też oglądałem z trenerem Kurzawskim, o ile się nie mylę. Tak, był tutaj. Tak. No, to był pierwszy, wręczył karteczkę, wszedł na lekcję, że zapraszamy na treningi i tak się zaczęła ta przygoda, że WKK było pierwsze. Nie, że Gliniak był tutaj z Kurzawskim? Nie, z Jankowskim. Z Jankowskim, a z trenerem Kurzawskim był ktoś inny. Nie, z Kurzawskim był Jankowski, a z trenerem Gliniakiem był twój ulubiony sędzia. Sędzia Zamojski. A ty za obrońcę się dobrego. Myślę, że niezłego. No.
Raczej takie mam główne założenia przedmeczowe, obronne, także zdarza mi się grać. A ktoś cię na przykład pochwalił jakieś zawody, na przykład super obrońcą jest, albo jakiś trener podszedł, coś takiego ci powiedział? Nie przypominam sobie. No, to jest ciekawe ogólne pytanie, ale nie przypominam sobie, że ktoś podszedł. Synergy. Synergy, ten jest. Program Synergy, no. To teraz jakby ktoś chciał, to a nie wiem, czy wszyscy to mogą sobie tam, to kluby na mają, trenerzy. Nie wiem, ile to kosztuje. Trochę to kosztuje. Dobra, będziemy rzucać. Kto pierwszy rzuca? Pierwszy. Tylko weźcie, wypijcie. Ja może nie będę rzucać, co? Będziesz rzucać. Braniu pierwszy. Po ile rzutów? 5 prawą, 5 lewą i tam 3, wiesz, na close. 3 wsadki. I 3 na close-aucie, nie? To będzie problem, będę przy tym nie śmiać. Dusisz od razu, już? Na słuchacza, w tapczan ładny. O Jezus! Nothing but net. Rzuciłem tak w Ostrowie. Palcami zostaw. Ale bardzo biały. O Jezus. Ale powiem wam, ta piłka jest naprawdę zero powietrza w niej. Pod złym kątem jest, może tapczan, o tapczan. Może, że tapczan machnąć. O Jezus! Bardziej ci do poziomu pierwszego, bo drugiego. Już chyba trzecią nawet. Dobra, lewą. Mates, pójdzie. Błąd, duplikat, klucz. Wybierz nowy klucz. Jak wybierz nowy klucz? Wybierz nowy klub. Ty, ja naprawdę teraz głupiałem. Albo ktoś może pan Adam sobie jaja robi? Ktoś się zalogował. Pani Adam, słyszałem, że jest. Ktoś się zalogował i... Bo tak jak się potem włączymy, to dogra po prostu, nie? Się sklei. Ktoś tak? Z odtworzenia. Tak, bo to tak jest. Jeszcze chwilę poczekajmy. Ty, ale aż tak by ten huknęło, żeby wywalić. Mówiłem ci, że na mnie trzeba uważać, no. Ja jebie. Dogra. Poczekaj, bo może nie zdążymy, ale... Dobrze, będzie dużo behind the scenes fajnie. Dobra, jesteśmy. Ale będziemy na wróciliśmy. Jesteśmy? Nie wiem, czy to nas widać teraz. Jesteśmy? Już działa. Bangla, wróciliśmy. Dobra, Smaro, ile tam było? 0,8. Dobra, 0,8, rzucaj. Czekaj, bo wypadł. Lewitą otapczan. Ja pierdzielę, dawaj do przy... Teraz jakieś przeszkadzanie? Będzie lepiej. Od razu. Granma fiknęła, zobacz. Dziadzia tam rękę wysadził na las. Już tu mam, już mam. Ostatnią? Ostatni lewą. Ładuj. No. Mateusz Szczepiński, rzucasz, nie wiem, o co chodzi. Jak mnie to wstydź. To chyba Rudy Kasztan wirusa jakiegoś nam wgrał. Dobra, jedziemy. Na całe 30%. Uuu, jest presja, dobrze, zamykasz teraz. Jak wszystkie trafisz, to... O nie, już nie trafisz. Ale pierwszy wkład, to najważniejsze. Jest tak. Nie ma. Ale nie oddaję. 0,3. Jak to? 1,3 żartowałem, patrz, już się zdenerwował. O, już. Do bani. Sędzia Zamojski sędziuje teraz mecz. Dobra. Lewą. Nie zaliczył, nie zaliczył. Żegnij lewą. A lewa do tramwaju, czy jest alright? Tylko drzwi otwieram od samochodu. 0,2 lewą, 1 ogólnie 7, 1, 8. Widzisz, ze mnie tu się podśmiałeś, a tu... O, Bunia, 2, 8. Na swój procent. 2, 9, sorry. No tak, na procent jest, dokładnie. Teraz na musisz mu przeszkadzać jeszcze. Popatrz, lubi z jednej nogi, wyciągnij kolano jeszcze, pięknie. Fik, zobacz. Fade away'a zrobił. 4? Dziadzia musi trafić jeszcze. 4. Panowie, ja bym kończył, nie? Ogólnie, bo boję się, że coś tu się wydarzy jeszcze. Czy coś chcecie mnie zapytać, czy może, nie wiem? Kiedy grill? 20 maja zapraszam. Będziesz? O, 20 maja? Wesele masz. Nie, Fame MMA w Łodzi. Lubisz takie klimaty? Lubię. Okej. Z Brajem. No, jedziemy. A kto się tłucze? Ja z Brajem. Nie. Main event. Tak, ale wy się tłuczycie, czy jedziecie? Nie, jedziemy zobaczyć. Okej. Ja takich klimatów raczej nie lubię, chociaż parę raz zapłaciłem, jak się Najman bił chyba z tym.
z tym, co był w Warsaw Shore, jak on się nazywał? Z Kasiuszem, tak? O Jezu. Kopał go w bokie. Co jakiś dzidzi, to była jazda, ale to było tak podkręcone tam klimat, że ten... To jest oglądalność. Najlepiej to by zrobić fame one on one, nie? Na przykład w koszykówce to by było coś, nie? Że dziadzia na przykład wyzywa młodego na pojedynek, nie? I to pompujemy, zarabiamy, wiesz, tak podkręcamy. No. Właśnie, a propos Euroligi, no to chyba teraz trwa... Mecz? Byłeś się kiedyś na meczu? Tak jak Jabuzele, ktoś tobą fiknął? Bicie nie byłem, ale teraz to czasami tak. Tak? A ty? Nie, raczej jestem spokojny. Nie pamiętam, żebym kogoś strasztakował. Okej. To co panowie, będziemy powoli kończyć. Ja wam bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dużo się dowiedzieliśmy o waszym klubie, o waszych... No tak, w jakimś procencie o zawodnikach, kolegach z drużyny, o trenerze. Jutro będę z trenerem. Długo miał rozmowę. Może macie pytanie do trenera, to możecie zadać mu. Odpowie za 2 tygodnie w teorii, nie? Tam za 10 dni. Jest takie pytanko? Nie. Jak coś przyjdzie do głowy, to ci podeślę. Dobrze, dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Moim gościem był Mateusz Szczypiński. Mateusz Bręk. Ja się już tutaj przerzucam na tą kamerę. Oj, obóz sportowy dla dorosłych wyskoczył. Jak ktoś chce, jeszcze 3 miejsca. Zostały. Aplikacja Surf to aplikacja bezpieczeństwa EpuFlor. To nawierzchnie maszyny, kosze. Możecie sobie kupić. Detektyw Secret Spy. Detektyw jest rozmowa też z detektywem. Dosyć długa. Warto sobie ją obejrzeć. Może ktoś coś potrzebuje, kogoś prześledzić, coś odzyskać. Jakby ktoś pieniędzy potrzebował odzyskać, to może do Secret Spy. To tak, ja się odezwę. Jak na przykład, nie? Jak mi auto, to tak? Osłonę zapłacę. To Secret Spy mamy tutaj zaprzyjaźniony. Od razu was sprawdzi. Sports Medic. Tutaj wyskakuje, a ja nazywam się Kamil, ja nas poprowadziłem tą sympatyczną rozmowę. Już nie będę czytał tego, co tutaj się wydarza. Zapraszam jeszcze na 17-minutową rozmowę z Łukaszem Junikiem, dyrektorem krajowym OVB. Do zobaczenia już w najbliższy piątek z Radosławem Chyżym i z Maciejem Zielińskim. Strefa Hanasa się kłania i dzisiaj odcinek z dyrektorem krajowym OVB Łukaszem Junikiem. Już przerzucam na ciebie kamerkę. Dzień dobry. Witam cię, Łukaszu. Cześć. Powiedz mi, chciałbym, żeby ten odcinek był dynamiczny, szybki, konkretne informacje. Co ciebie skłoniło, żeby się pojawić tutaj w programie? Wiesz, co skłoniło to, że o godzinie 23 napisałem do ciebie, ponieważ widziałem pewną zrzutkę u ciebie na twoim portalu z informacją, że dziewczynka zbiera pieniądze na temat tego, że stała jej się jakaś szkoda, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie zrobić podcastu, porozmawiać o tym do tego, żeby... Czy to zawodnicy, którzy profesjonalnie grają w koszykówkę, czy to rodzice, którzy wożą dzieci na basket, czy to na przykład amatorzy, żeby się wcześniej po prostu zabezpieczyli niż korzystanie z jakiejś tam pomocy. Ale nie ma nic złego w zrzutce.pl na pewno, oczywiście. Żeby też taki odbiór był... Tak. Zrzutka jest dobra, to fajnie, że to powstało, ale jednak lepiej być wcześniej zabezpieczonym niż szukać. A druga sprawa, przepraszam, że ci przerwę, to jest to, że w rzutce jednak trzeba czekać na ten okres, a czasami ten okres zabezpieczenia i szybkiego działania jest ważny. Czyli możemy powiedzieć, że w tym momencie kierujemy też trochę ofertę do rodziców, bo też wiem, że wielu rodziców, młodych zawodników to ogląda. Co możesz im zaproponować? Możemy im zaproponować tak naprawdę pełną ofertę zabezpieczenia dziecka, czyli zabezpieczenie jego pod względem kontuzji, zabezpieczenie pod względem nieszczęśliwego wypadku, tak naprawdę, żeby ten dany rodzic miał pewien spokój i to finansowy, i to, że może znaleźć też specjalistów do tego, żeby no, swoje dziecko zabezpieczyć przed takim czymś. Jakie to są ceny? To możemy mówić o cenach, czy to jest indywidualnie wszystko uzależnione? Ciężko powiedzieć, ponieważ no, ja, jak i firma też OVB, nie zajmujemy się tym, żeby sprzedawać polisy, ale żeby do klienta tak naprawdę docierać, rozmawiać z nim i dobierać dla niego najlepsze rozwiązanie. A ubezpieczenia, zastanawiałem się, dla sportowców, dlaczego w sumie tak jest, bo dla amatorów są o wiele tańsze, tak, niż dla zawodowców, a paradoksalnie czasami sobie myślę, że taki amator, który wiesz, całe serce wkłada w nawet jakąś gierkę, czy to koszykówkę, czy to jakąś inną,
możecie sobie nawet częściej mieć uraz niż taki zawodowiec, który powiedzmy dba o siebie. Tak. To jest taka teoria trochę, wiesz, tak, ale... oczywiście. A dlaczego tak jest, że... Różnica jest taka, że zawodowiec tak naprawdę on w ciągu dnia ma treningi. Dana osoba, która jest amatorem, ona pracuje. I na przykład wieczorami pójdzie na boisko i pogra. Towarzystwo ubezpieczeniowe patrzy na to, jaka jest częstotliwość jego grania i jaka jest możliwość otrzymania tej kontuzji, która no, wiąże się z szeregiem wielu rzeczy, jak na przykład rozciągnięciem, sam wiesz, ponieważ jesteś sportowcem, nie? No takim byłem. Tak, ale wiemy o ale tym, że... Mogę rękę pokazać rzeczywiście. Tak, tak. Cięcie było konkretne. A propos tej ręki, widzisz, ja na przykład nie byłem ubezpieczony, czy byłem ubezpieczony w klubie, ale prywatnego ubezpieczenia nie miałem, takiego, co by mi dawało komfort, gdybym nie mógł grać do końca życia, że miałbym jakiś komfort, nie wiem, kilku lat funkcjonowania. Czy coś takiego możesz, macie w ofercie, że można zawodowym zawodnikom zaproponować, kurde, rozwaliłem się, okej, kontrakt mi obowiązuje, nawet różne są 3 miesiące, po pół roku czasami klub może zwolnić się zawodnika, a co wtedy, gdy taki zawodnik ma takie ubezpieczenie, jakie ma korzyści z tego? Wiesz co, jakby ten program, też nawiązujemy dla osób, które są sportowcami zawodowymi, zawodowymi koszykarzami. Dla tych osób mamy zabezpieczenie, są takie ubezpieczenia, które dają możliwość po pierwsze rehabilitacji, czyli zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, pomoc w momencie, kiedy na przykład potrzebujesz jakąś ortezę, więc to też jak najbardziej wchodzi w rachubę. A kolejna rzecz to też jest taka, że jeżeli taki zawodnik nie może pracować, to będzie otrzymywał gratyfikację finansową za każdy dzień niepracujący, no bo jego gra w koszykówkę to też jest praca, więc jak najbardziej są takie ubezpieczenia. No i serdecznie zapraszam też w kierunku mojej osoby, żeby się odzywać i z miłą chęcią doradzę. Czyli bezpośrednio ten numer, który tutaj jest cały czas wyświetlony, można jak dzwonić, zadawać pytania. A rodzicom na przykład, dla młodych zawodników mówiliśmy trochę, jakie mogą być takie ubezpieczenia. Wiadomo, że rodzice też często, gęsto wiążą, nie każdy ma komfort, wiesz, że może sobie pozwolić tu ubezpieczenie, tam 10, tam Netflixów 10, jakichś różnych innych telewizji internetowych. Jak to wygląda dla takich młodych rodziców, młodych zawodników? Dla młodych zawodników jest to o wiele łatwiejsze, ponieważ to inne pieniądze kosztuje niż dla zawodowca. Naprawdę to są niewielkie sumy. Nie będę mówił o sumach, bo to tak jak mówię, nie sprzedajemy polis, ale bardziej szyjemy pod klienta. Ten dany rodzic też może czuć się bezpiecznie, zawierając dane rozwiązanie dla swojego dziecka, gdzie to dziecko też będzie miało rehabilitację, koszty leczenia, uszczerbek na zdrowiu i wiele innych rzeczy. Uszczerbek na zdrowiu też ma sportowiec, ale tak powołując się, jeżeli chodzi o sportowca takiego zawodowego, ale rzeczywiście to dziecko jesteśmy w stanie za niewielkie pieniądze zabezpieczyć, żeby ten rodzic miał pewien spokój finansowy, żeby na przykład jak ostatnio zbieraliście, wrzucałeś jakby informację, że dziewczynka zbiera na to, że coś jej się stało z nogą, nie? Tam było chyba jakieś tam zerwanie i do tego dochodzi operacja, do tego dochodzą jeszcze inne rzeczy, żeby ci rodzice nie wyskakiwali z pieniędzy pod względem, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy złotych i jakby prosić się tak naprawdę społeczeństwo, żeby dać na to pieniądze, no to lepiej tak spać spokojnie i mieć takie zabezpieczenie, żeby ze swoich pieniędzy albo prosząc się kogoś, żeby ktoś dał na to pieniądze, mieć spokój, mieć naprawdę spokój, mieć towarzystwo ubezpieczeniowe, które po prostu o to zadba i jakby schodzi nam to z głowy, nie? Tym bardziej w tych czasach, kiedy w ogóle sport, koszykówka przede wszystkim, strasznie dynamiczna się zrobiła, stawia się na tą taką szybką grę, to te kontuzje no jednak pojawiają się. Tak, więc, tak, więc tak. Warto się zastanowić nad tym. Zaczyna się najważniejsza część sezonu, play-offy, ale ten sezon będzie już się powoli kończył, tam za półtora miesiąca, dwa, zacznie się nowy sezon. Co dla drużyn koszykarskich, w ogóle drużyn sportowych, no bo też są takie rzeczy jak grupówki, to jest obowiązek, że każda drużyna musi mieć grupowe ubezpieczenie. Tak jak mówiłem, serdecznie zapraszam do kontaktu, czyli prezesów, zawodników, bądź osoby, które odpowiadają za ubezpieczenia w klubie. Do kontaktu ze mną z miłą chęcią przyjadę, czy to porozmawiamy na Zoomie. No, dzisiaj są różne metody komunikacji.
Ale czasami jest tak, że to mówię na przykład o amatorach, o klubach załóżmy dla dzieci. Jak robimy na przykład ubezpieczenie takie dla klubów albo ubezpieczenie wyjazdowe dla klubu, bo na przykład wyjeżdżają gdzieś, nie wiem, czy to za granicę grać, albo na przykład w Polsce mają jakiś, nie wiem, turnus albo coś w tym stylu. Bardziej też mówię wakacyjne, tak? Robimy takie ubezpieczenia dla klubów, to często gęsto łapię się po prostu za głowę i zastanawiam się, dlaczego nie można by porozmawiać z rodzicami i powiedzieć, drodzy państwo, czy państwo chcecie mieć rzeczywiście dobre ubezpieczenia? Nie mówię, że wszystkie kluby, ale część klubów też jest takich, które robią ubezpieczenia po to, żeby po prostu one było. I ono nie zabezpiecza to dziecko pod względem jakiejkolwiek kontuzji. Po prostu to jest pewna proforma do tego, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o kluby, jak najbardziej robimy zabezpieczenia grupowe dla zawodników też amatorskich, więc jak najbardziej też możemy to zrobić dla danej firmy. A ty, Łukasz, jako no też fan koszykówki, bo tam sporo się lat znamy, w ogóle fan 20. sportu. 20, już to obliczyłem. 20 lat się znamy. Co jeszcze temu koszykarskiemu światu masz do zaoferowania jako ty, jako Łukasz Junik, w sensie no firma? Okej. No po pierwsze to NNW, zabezpieczenie pod względem jakiegoś wypadku. Po drugie, pamiętajmy o tym, że czy to będzie zawodnik jako amator, czy to będzie zawodnik jako zawodowiec, to pamiętajmy o tym, że ta osoba ma rodzinę. Rodzinę ma zobowiązania, ma kredyty, ma leasingi. I tak naprawdę jak on przestanie grać w koszykówkę, albo niechcąco go po prostu nie będzie na tym świecie, no to jednak warto zrobić te zabezpieczenie pod względem zabezpieczenia życia. Do tego jeszcze mamy poważne zachorowania. No nie jesteśmy, można powiedzieć, osobami, które tylko ćwicząc, załóżmy, jeżeli chodzi o zawodników, to można byłoby jakby to podzielić i podcasta zrobić na kilka godzin. Ale jeżeli mamy zawodowca, który zarabia pieniądze, i niechcąco okazuje się, że otrzymuje diagnozę, dzisiaj XXI wiek, czyli no, diagnozę rakową, to gdzie szukać tego wsparcia? Więc to też mamy jak najbardziej w swojej ofercie, czyli zabezpieczenie rakowe pod względem na przykład leczenia zagranicznego. Mamy bardzo fajne produkty szyte pod klienta do tego, żeby ta dana osoba, która będzie miała poważne zachorowanie albo która na przykład niechcąco jej nie będzie albo jeszcze inne rzeczy się wydarzą, to żeby spokojnie spała, nie? No to sam dzisiaj jesteś ubezpieczony, więc jestem ubezpieczony. Żałuję, że właśnie parę lat temu nie udało mi się tego zrobić, ale zresztą nie było też takiej chyba świadomości kiedyś. Że tak, dzisiaj jest większa świadomość tak naprawdę. I wszyscy chcą dbać o siebie. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać tutaj ze swojej strony, żeby zachęcić kibiców, rodziców, zawodników do kontaktu, oprócz tego, że jest numer, czy może maila możesz podać, cokolwiek. Myślę, że telefon jak najbardziej wystarczy, bo to wystarczy zadzwonić albo wysłać SMS-a. Dzień dobry, widziałem podcasta, proszę do mnie zadzwonić. Co mogę dodać, moi drodzy, to żeby zabezpieczyć się zawczasu, żeby nie było takiego czegoś, że nagle, kiedy na przykład coś się dzieje, to wtedy łapiemy za telefon i szukamy jakiejś pomocy. Zróbmy to wcześniej, jak najbardziej możemy, tak jak mówiłem tutaj, zadzwonić do mnie, umówić się na taką konsultację, porozmawiać. Naprawdę tych produktów, tego wszystkiego jest dużo. Ten obszar w ogóle sportowców też jest bardzo, bardzo duży. Tak jak mówiłem, dzisiaj rozmawiamy o pewnym zabezpieczeniu zawodowca, czy to człowieka, który jest amatorem, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś jest amatorem i przestanie na 2-3 miesiące pracować, no to on nie dostanie 100% pensji, tylko on ZUS-u, bo później ZUS przejmuje to wszystko, dostaje też jakąś tam część, więc to też jesteśmy w stanie pozabezpieczać. Zachęcamy oczywiście do kontaktu. Na koniec myślę, że jako właśnie kibic koszykówki, grasz, tak, rozumiem, w amatorskiej tak, lidze, możesz też kogoś pozdrowić, swoją ekipę. Tak. Pozdrawiam ekipę starych kumpli OVB z Bydgoszczy, pozdrawiam też prezesa BNBA Macieja, serdecznie cię pozdrawiam. Tak, dołączyłem do osób, które, no można powiedzieć, są sponsorami też ligi BNBA, do tego, żebyśmy to rozwijali, do tego, żeby tak naprawdę ta liga była dla ludzi amatorskich. Ja też sam gram amatorsko tam w tej lidze, z tego też się cieszę. Wyjeżdżając z Wrocławia, bo 4 lata temu wyprowadziłem się z Wrocławia do Bydgoszczy, rozwijając też OVB, kolejne biuro w Polsce,
to chciałem grać w kosza i wrzuciłem taką informację, że jestem byłym koszykarzem, czy to zawodowym, to nie, no bo tam grałem w jakichś tam ligach i gdzieś tam stawiałem swoje pierwsze kroki. W MKS-ie. Tak, w MKS-ie pozdrawiam serdecznie trenera Jerzego Hańsza, pozdrawiam też jak najbardziej chłopaków, z którymi grałem. Więc jakby z, no i też Śląsku, przez chwilę też miałem sytuację, że grałem w Śląsku Wrocław, więc też pozdrawiam serdecznie kolegów ze Śląska Wrocław i przeprowadziłem się do tej Bydgoszczy jako taki typowy amator do tego, żeby sobie pograć, wrzuciłem informację, były dwa kluby, które powiedziały ok, przyjdź, no i chłopaki ze starych kumpli stwierdzili, że będziemy grali, a że zacząłem sponsorować ligę BNBA, to powiedziałem dobra, to zróbmy fajne koszulki, mamy fajne koszulki z logiem OVB, więc to jest tak naprawdę miłe i sympatyczne. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dawaj, bo tego się nie zapytałeś pod względem tego, czy ktoś do mnie kiedyś zadzwonił i ktoś mi podziękował. Tak, 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 bo to miałem to na sam koniec właśnie, ile miałeś takich sytuacji, że ktoś powiedział, panie Łukaszu, no dzięki, miał pan rację. 16 lat jestem w OVB, no tak naprawdę nie jesteśmy związani jednym partnerem, tylko mamy kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowych i wybieramy najlepsze rozwiązanie szyte pod klienta. Miałem wiele takich sytuacji i zdałem sobie sprawę, że w momencie, kiedy coś się dzieje, to ta osoba jest potrzebna, czyli ten dany agent, czy ta dana osoba, która jest tym danym klientem, ona jest w tym momencie potrzebna. I miałem wiele takich sytuacji, gdzie klient zadzwonił, bo na przykład otrzymał diagnozę rakową. Mam też sportowców, których też ubezpieczam, że na przykład sobie coś zerwali, skręcili, naderwali i potrzebowali pomocy, czy to zawodowych, czy to amatorskich też klientów mam. Więc miałem tego dużo, to były sytuacje, gdzie wiele osób oglądając tego podcasta mówi, a mnie to nie dotyczy. No właśnie, może dotyczyć, a jeżeli będzie dotyczyło, to czy chcemy spać spokojnie, bo uważam, że tak. Najgorsza sprawa jest taka, kiedy ktoś na przykład jest amatorem i nie może kilka miesięcy pracować. No wtedy jego budżet się kurczy. Bo się rozwalił na przykład na koszykówce, a tak, w lidze amatorskiej kilkadziesiąt tysięcy tak, zawodników? Tak. I nikt na to nie patrzy, czy wsadzi ci palca w oko, czy na przykład, nie wiem, gdzieś tam cię lekko odepchnie i to może spowodować twoją kontuzję, bo jesteś za bardzo jakby spięty. No to się dzieje i trzeba też zważać na to, że to też ten amator może mieć tą kontuzję, jak i też zawodnik, który jest zawodowcem. Ale miałem wiele takich sytuacji, często takich niemiłych, gdzie klient zadzwonił i powiedział, że moja żona albo ja mam nowotwór i co teraz? Mam takie dwie sytuacje, nie będę jakby się tutaj rozwodził, bo to są dwie sytuacje rakowe, gdzie klient poleciał za granicę, jak najbardziej wszystko się udało, w porządku, leczenie w Polsce też jest troszeczkę inne niż leczenie za granicą, mamy bardzo dobrych specjalistów, no ale jednak lekarze też mają czasami związane ręce i nie mogą pewnych rzeczy zrobić, ale ostatnio miałem taką sytuację klienta, który, no to mogę powiedzieć, miał raka prostaty, i co się okazało, że w Polsce już go chcieli operować. Oczywiście nie mówię, nie neguję medycyny polskiej, bo to wcale o to nie chodzi. Mamy rewelacyjnych specjalistów, ale rzecz jest taka, że no w Polsce chcieli go, niektórzy lekarze no powiedzieli mu, że warto zrobić operację już teraz nagle, a produkt, który zaoferowaliśmy, dał mu możliwość takiej drugiej opinii medycznej i druga opinia medyczna zagraniczna stwierdziła, że jeszcze poczekajmy. I jednak dobrze, że poczekajmy. Półtorej roku jest bez operacji, wszystko jest w porządku, jego wyniki rakowe idą w dół, ponieważ zmienił żywność, ponieważ zmienił wiele jeszcze innych rzeczy i rzeczywiście to poszło w dół. I po tym okresie, tak naprawdę to było kilka miesięcy temu, ten klient zadzwonił i powiedział, Łukasz, dobra decyzja, bo miałem wahania, spotkałem się z wieloma lekarzami, ale jednak ta decyzja była dobra, że no tego nie zrobiłem, bo moje wyniki są coraz lepsze i nie muszę tego zrobić, więc
tak było. Nie straszymy, tylko prewencyjnie. Prewencyjnie. Trzeba działać. Łukaszu, dziękuję ci bardzo, że byłeś moim gościem. Bardzo. Mam nadzieję, że będzie tutaj ruch do ciebie, będą dzwonić, dawaj znaki. Serdecznie zapraszam państwa do kontaktu. Jak najbardziej poradzę, zobaczymy. Sprawdźcie też swoje polisy, które posiadacie, bo macie na pewno jakieś polisy, więc warto je sprawdzić, zobaczyć, czy one rzeczywiście są dostosowane do was, czy są po prostu tylko sprzedane i macie jakieś rozwiązania i tak naprawdę nie wiecie, jakie macie rozwiązania, więc sprawdźcie to albo odezwijcie się też do mnie pod względem tego, jeżeli na przykład nie macie jakiegoś zabezpieczenia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję i bardzo. Jesteśmy w kontakcie. Pe-